nie mogę ci tego powiedzieć prosto w oczy, bym się wygłupił i poplątał. Na taśmie mi łatwiej. Muszę ci przecież powiedzieć, że cię cholernie kocham. Czy ja jej to powiem? Czy odważy się jej to powiedzieć? Co zrobić, żeby mnie zauważyła? Teraz muszę podejść. Dosyć tego, znowu mnie ktoś ubiegnie. O cholera. Dwa słowa, Baśka. Nie mam czasu. Cześć, pingwin. Cześć. W niedzielę praca społeczna na skwerku, żeby poszła ze mną do stodoły, właśnie podrywacz się znalazł. Już powinienem podejść. Muszę się dowiedzieć, co tam jest pod tą powłoką, pod tą nieruchomą twarzą. Co ona myśli? Co tam w niej siedzi, dokąd ona się tak zawsze śpieszy? Ma tam na pewno jakieś inne życie. Teraz podejdę. Poproszę ją o cokolwiek, o amperomierz, o przepis na świąteczną babkę. Narobię hałasu. Niech mnie zauważy, niech raz wreszcie spojrzy na mnie. Baśka, dzisiaj też się bardzo śpieszysz? Dzisiaj mniej się śpieszę. Nie wiem tylko, czy tobie coś z tego przyjdzie. Zobaczymy. Oj, pingwin, pingwin, ty nas kiedyś wysadzisz w powietrze. Jutro niedziela, praca społeczna na skwerku, studenci Bachorom. Baśka też musi przyjść, może da się nabrać. Łopaty u kolegi Zylskiego, dzisiaj muszę podejść, otoczą ją na pewno. Muszę się włączyć, dzisiaj muszę, żeby nie wiem co. Całą gromadą ją otoczył ten Adaś, wszystkimi satelitami będzie ją podrywał. Nie dam mu poderwać Baśki, ale co ja mu mogę zrobić? Mogę mu pokiwać palcem w bucie. No już.
Adam, mam coś nowego z Big Beatu. Dawaj. Nie wygłupiaj się, ten krążek wart jest 150 zł. Spokojnie, panowie. Przyjechała nowa koleżanka z Czarnego Lądu. Chodźcie, stawiam wam piwko. Piwko. Nie znoszę ich. Są tacy pewni siebie, rechotliwi. Królowie życia, pomidory. W ogóle mnie nie widzą, ale nie dam się spławić. Muszę pilnować Baśki. Nie pozwolę. To nie jest. Chodź, Baśka. Naprzód. Teraz mamy z nią coś wspólnego. Niedopite kufle tej zgagi. Będzie ci z tym do twarzy. Ile? 25. Dopłać, bo nie mam drobnych. Chciałbym być już stary, bardzo stary. Zmęczony i słaby, chciałbym mieć 3 posady, tantiemy, dewizy. Wtedy wszystkie pieniądze oddawałbym młodemu synowi. Nic, niedługo panami będziemy my. A my paniami? Oni myślą tylko o forsie. A ty, pingwin, czym żyjesz? Ideałami czy sam ze sobą? Zostaw dziewicę, przecież dał ci płytę. To na dziś się wkupił. Żeby tylko miasta nie wysadził w powietrze. On tam na pewno w domu szykuje bombę atomową. Ty, jak ze mnie nie zejdziesz, to ja ciebie wysadzę. Chwileczkę. Załatwiony. O jakiemu z nią gadałeś? W języku Swahili. Chwileczkę, mam komunikat. Dzisiaj ostatni wieczór wolnej chałupy. Jutro stary wraca z dżungli. Przychodzicie do mnie o 6. Przyjdziesz, Basiu? Pewnie, że przyjdzie. Nudy wykluczone. Może przyjdę. Proszę, kochanie. Dziękuję. Nie śmiem za nią biec na oczach tych byków. Wstydzę się, nie wiem, co powiedzieć. Cholera, co tu robić, ani stać, ani iść. Ona mi ucieknie. Muszę się ruszyć. No to cześć, a ten krążek odbiorę sobie wieczorem. To ze mnie, rechocą, jestem śmieszny. Po co się pchałem między nikt do książek, do nauki? Wszystko przez tę Baśkę.
Ty też jedziesz? Jadę. Daleko mieszkasz? Na Żoliborzu. Tam dużo zieleni. Mało mam czasu na spacery. Jesteś bardzo zajęta. Jestem bardzo zajęta. Odpowiada, zmusu chce mnie spławić. W ogóle dla niej nie istnieje. Chyba pójdę, czy co? Proszę pani, poproszę kawałek papieru. Szklankę wody, proszę. Sokiem? Nie, czystą. Wiesz, ja od razu zwróciłem na ciebie uwagę. O, już jest mój tramwaj. Cześć. Ale ofiara, ośmieszyłem się. Coś muszę zrobić wieczorem, bo inaczej zawsze będzie odjeżdżała pierwszym, lepszym tramwajem. Żeby znać jej myśli, choć minutę jej myśli, choć pół minuty, choć pięć sekund. Albo Bogdanie, albo ja. Jan, dlaczego nic mi nie mówisz? No co z tym wyjazdem? Byłeś u dyrektora? Byłem. Wydelegowali Bogdaniuka. Pojedzie Bogdaniuk. Decyzja naczelnego, co mogłem poradzić? Przecież nie będę latał we własnej sprawie. Bogdaniuk. Znowu Bogdaniuk. Niech się zlituje ten Bogdaniuk. Niech się zniszczy do reszty i niech wypowie piękną mowę na twoim grobie. Oj, Jerzenko, przecież nie mogę wdawać się w intrygi. Muszę skończyć pracę. I tak się okaże, kto co wart. Długo będziesz czekał, ten Bogdaniuk wszystkich oplątał. O, jest Andrzej. Co tak późno? Co to jest? Pewnie znowu jakieś zebranie byłych wojowników. Przyniosłeś oliwę? Właśnie byłem, ale tam remanem. Nieprawda. Już trzy dni nie mogę doprosić się o głupią oliwę. Ale co siebie obchodzą rodzice? Tylko własne przyjemności i rozrywki. Janek, dlaczego ty nic nie mówisz? No z czego to obchodzi, że rodzice muszą mieć oliwę w blaszankach? Że ojciec ma bóle i mdłości, że nie sypia po nocach. Janek, powiedz mu coś, bo ja już nie mogę. Biedny stary, wyrwany ze swojej roboty, ze swego grzecznego świata teorii. Musi przeprowadzić męską rozmowę z synem. To go przerasta, znowu powie to samo. Parę wyheblowanych zdań, prawd objawionych, nie przebije się przez ten mur frazesów. Andrzej, znowu zdenerwowałaś matkę. Musimy poważnie porozmawiać.
Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane, jak notacje. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się i zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko, gdybym ja miał takie łatwe warunki życiowego startu. Wypomina te łatwe warunki, jakby to była moja wina, że się urodził w Polsce, że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyra całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Co ma Baśka do jego ekonomii? Przecież mi nie poradzi, jak wejść do pokoju pełnego ludzi, jak mówić do Baśki. Masz rację, tatusiu. Jestem egoista. Dziś jeszcze pójdę i kupię tę oliwę. Potem pójdę do kolegi. Do kolegi? Do jakiego? Do Adasia Bączka, syna tego znanego architekta. Na dyskusję o szczęściu. Co takiego? O szczęściu. Ważny problem szczęście. Kto to inicjuje? ZMS? ZSP? Nie, my całkiem oddolnie, spontanicznie, pozaorganizacyjnie w gronie kolegów. No dobrze. Niech będzie. Dyskutujcie sobie o szczęściu. Pytam panią, czy są jajka. Nie ma jajek. Mogłaby pani troszkę grzeczniej odpowiadać. Obrażona królowa. Po co do sklepu, do telewizji na śpiewaczkę? Pytam panią grzecznie, czy są jajka. A ja grzecznie odpowiadam, że nie ma Przecież nie mogę wrócić do domu bez oliwy. Zły syn sobek, egoista z bladą mordą. Zaraz szósta, może Baśka tam jest. Walka między uczuciem a obowiązkiem, między Baśką a oliwą. Obowiązek zwycięży, to dorobek ludzkości. Co za dramat, co za konflikt. Na szczęście tylko do siódmej, bo zamykają sklepy z oliwą. Podwójna ilość oliwy. Nie jestem wyrodnym synem. Gdzie ja się pcham za tą Baśką? Już się tam pewnie bawią wszyscy. Wlezę jak królik między koty. Ona mnie nie pokocha.
Musiałbym wygrać slalom gigant, być taki piękny. Zagrać główną rolę w filmie, wysadzić w powietrze 5 pociągów z SS-manami. Chociaż mieć takiego Wartburga. Ojcu było łatwiej, on był bohater. Nie mam czasu. Za 15 lat będę naczelnym inżynierem. Ona nie zechce czekać, może już kogoś ma, ucieka do niego po wykładach. Na pewno kogoś ma. Proszę pchnąć furtkę. Dobry wieczór, panie. Ja do Adasia. Proszę bardzo, panie. Andrzeju. Andrzeju. Wszyscy są w tamtym pokoju. Ja niestety muszę wyjść. Znam takie, u niej mam szansę. Tu się nie liczy morda, tu się liczy 19 lat i nic więcej. Muszę tam wyjść. To straszne tak wchodzić, nienawidzę ich. Uważają mnie za barana. Nie jestem jednym z nich, nie chcę być jednym z nich. Jest. Naprzód. Drzwi, bo od razu powiało zimą. Kochani, konsumpcja jakaś będzie? Tu się żyje miłością. Tak jest. Teraz coś sentymentalnego. Mnie proszę nie dotykać. Pana mówi po polsku? Mówi kiedy trzeba. Wpadłeś, bracie. A znasz tekst pod tytułem Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie? Co wolisz, koniak, whisky, cinzano, rum? Nie znam się na tym. Ja proponuję whisky. Najlepsza black and white, lepsza białego konia. Wolisz whisky sek czy z sodą? Wszystko jedno. Ja wolę sek. Jutro stary przywiezie nowe butelki. Dobrze, że już wraca z tej Afryki. Właśnie sprzedał Volkswagena, pewno kupi jakiś nowy wóz, chyba Fiata 1500. Będzie mi go pożyczał. 140 robi jak nic. Masz, pingwin. Napij się i ty. Skoczymy gdzieś w lipcu? Może do Sopot. No to nie. Pewno pojadę ze starymi nad Adriatyk. Ciągnę mnie na ten Adriatyk, chyba się złamie. Kupię ci, Baśka, co zechcesz. Cały wieczór dla Basi, butelkowy popis przed Basią, numer wieczoru w reflektorach. Bez nas by nie przyszła. Chcę tej Baśki jak pies po lędwicy. Ale ja i tak wolę pojechać z tobą do Sopot. Weźmiemy gotówkę, cała ta wiocha będzie nasza.
Za to kocham tę Baśkę. Cały popisowy numer do ziemi, nokaut na oczach wszystkich. Nie będzie zabawy, rozbeczy się ten Adaś, czy co? Gdybym tak podszedł, poprosiłem do tańca. Zaraz podejdę. Już. Raz, dwa, trzy. Ej, co to jest? Stary, nie wolno przerywać. Zabawilibyśmy się w coś? A w co? W polowanie na tygrysy. Nie. Co to będzie? Co to będzie? Chwila szczerości. To może być interesujące. Co? Baśka, ty co o tym myślisz? Nie będę się bawiła w chwilę szczerości, bo bym ci musiała powiedzieć, co o tobie myślę. Tak? Może chciałabyś wiedzieć, co o tobie myślą? A co o mnie myślą? Zaraz usłyszysz. Łukasz? Ja sam. Możesz mówić? Za dwóch. Co robisz? Co? Co ja robię? No nic, wróciłem, wychodzę. Słuchaj, nie ma tam przypadkiem u ciebie Basi Oraczewskiej? Już dawno nie. A co, ty chcesz ją? No powiedzmy. To uważaj, bracie. Uważaj. Albo co? Nie, nic, trudno się odczepić. Bujasz, ona wcale nie taka. Taka. Chełpisz się. Taki się pewien, tak? No chyba. Mogę ci przeczytać. A co? List. Ona nie ma telefonu i wiesz, listy pisze. Poczekaj. Dobra. O, proszę. Wstałam dziś wcześnie, o 8 zajęcia, w domu szaro i zimno. Za oknem deszcz. Tak mi było źle, ale pomyślałam o tobie, kochany, i od razu mi zaświeciło słońce. Zaraz było ciepło i przeszedł ból. To poezja. Bo ja, bracie, mam szczęście do pań. Albo tak, dziś znowu myślałam całą noc o tobie. Boję się ciągle, że coś mi przeszkodzi. Boję się ciągle, że coś mi przeszkodzi. Że coś wedrze się między nas. Że coś wedrze się między nas. Coś rozdzieli. Boję się, czuję, drżę. Wystarczy. Jeżeli nie przyjdziesz w nasze miejsce, tak jak dziś. Czekałam 2 godziny. Ja wiem, masz wiele różnych spraw, ale to bardzo boli, czekanie. To męka, takie czekanie. Nie rób tego więcej. Proszę cię. No co, wystarczy? Bo ja mogę dalej. Co ty, pingwin? Zwariowałeś?
Jak ona musiała na niego patrzeć, twardego sukinsyna, żeby na mnie tak spojrzała, żeby do mnie tak napisała, ale teraz wszystko przepadło, już nie będzie pisać takich listów, to ją oduczy, zmarnowała te słowa. Baśka, uważaj! Zapomniałaś płaszcza. Naczelnego i powiesz. Albo Bogdaniuk, albo ja. Niech wybiera, niech się wreszcie zdecyduje. Albo karierowiczostwo, intrygi, podskakiwania, albo uczciwa, sumienna praca dla dobra instytutu. Jeżeli chcą karierowiczów, będą ich mieli caletory karierowiczów. Ale Sierenko, naczelny nie zrezygnuje z Bogdaniuka. Bogdaniuk go wychwala na wszystkich zebraniach. Zawsze wysuwa jego kandydaturę, wszędzie go popiera. Ja się nie nadaję do kadzenia. Ależ Janku, przecież ty dźwigasz na swoich barkach cały ciężar. Ty wszystko organizujesz. Ty za nich orzesz. Ach, to ci tylko tak wydaje. Awanse Bogdaniuk, premie Bogdaniuk, wyjazdy Bogdaniuk. Janek, błagam cię, rób coś. Jest Andrzej. Kupiłem oliwę, zapomniałem u Bączków. Oczywiście, zapomniałeś. Żebym ja raz zapomniała cię nakarmić. Uprać ci bieliznę. Zmienić pościel i zacerować sweter. Ciułać grosz do grosza, żebyś mógł wyjechać na obóz do Zakopanego. Pół dnia stać w kolejce, żeby ci przynieść pomarańcze. Dlaczego ja nie zapominam? Bo nie jestem egoistką, bezwzględnym samolubem. No? Co z tą dyskusją? O szczęściu. Trudna sprawa. Trudniejsza, niż ci się wydaje. Chodźcie na kolację. Byłeś u Bączków? Byłem. Czytałam w prasie o jego ojcu. Znowu dostał jakąś nagrodę. To dobry architekt. Poznałeś go? Tylko mamę. Miła? Miła. Kto jeszcze był? Jeszcze paru. Mili? Bardzo. Tańczyliście? Trochę po dyskusji. A ty tańczyłeś? Z dwiema koleżankami. Ładne? Żal mi ich. Każdego oddzielnie. Jak się tylko da zwieje gdzieś z tego domu. Przyszedł czas. Naturalny czas. Umiem już latać. Już tu nie wrócę. Coś tam stary chyba rozumie, ale sam jest taki grzeczny i miły i załatwiony i posegregowany. To już koniec. Nie przebijemy muru. Duszna ta cisza. O. Bardzo przepraszam. To nic, kochanie. Halo? Tak. Nie. A kto mówi? Nie wiem, nie wiem. Zaraz obudzę Andrzeja. Andrzej? Andrzej,
Telefon do ciebie. Halo? Pan Andrzej? Tak. Bączkowa matka Adasia. Czy pan nie wie, co się stało z Adasiem? Nie ma go w domu, właśnie wróciłam od znajomych. No zaraz, a która to? Piąta. Nie wiem, proszę pani, on został w domu z kolegami. Tak, ale później wyszli. Rozmawiałam przed chwilą z Markiem. Pożegnał się z nimi na mieście około 11:00 i miał zaraz wracać. A tu mąż przyjeżdża za parę godzin. Nie wiem, proszę pani, nie mam pojęcia. Adaś Bączek zniknął. Zniknął. Odchowało się. Tyle kłopotów, a on nie wraca i nic. Może pojechał do Baśki, zgwałcił, zabił. Może tylko polazł na prywatkę, spił się. Już nie zasnę. Zaraz świt, niedziela. Niech już będzie dzień. Słonecznej pani Iwonie, która błysnęła na drodze mego życia między stacjami Malbork i Gdańsk Główny, trafiony w samo serce Jerzy Biegus z PZGS w Morągu. Halo, pan prezes Kroczek, spółdzielnia skupu odpadków użytkowych Boleści. Najlepsze życzenia dalszej owocnej działalności ślą pracownicy z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej. Mógłbyś sobie chociaż w niedzielę dać spokój z tą pracą. Ty dopiero będziesz mógł odpoczywać w niedzielę. Hello. Tu Andrzej, proszę pani, czy Adaś wrócił? Dobrze. Przyjdę. Do widzenia. No co, nie wrócił? Nie wrócił. No tak, nie wraca. Zniknął i dręcz się, człowieku, nie śpi. Andrzej, błagam cię, wróć punktualnie na obiad. I z oliwą. Dobrze, mamo. Słyszałeś, że Adaś wyparował? Słyszałem. Jego porwała Baba Jaga, taka jedna rozwódka. Mówię ci, mąż jej zostawił kawalerkę i prysnął, bracie. Adaś tam do niej chodzi, jak nie ma nic lepszego. Ja też, bracie, mam taką jedną. Wygodną, usługową, mąż kelner. W wagonie restauracyjnym pracuje, jeździ sobie po całej Polsce, jak długa i szeroka. Podaje, bracie, pryzole. Bluzga teraz na tę swoją kobietę. Kto go nauczył tej złości? Na kim się mści? Może go skrzywdzili w szkole? Może go podrzuciła matka, że tak wszystko chce opluć i zgnoić? Na złość mi to robi. Widzi, że nie odpowiadam, czuję, że mnie to brzydzi. Tarza w błocie kobietę, którą przecież obejmował i która zarzucała mu ręce na szyję i tuliła policzek do jego policzka. Ale numer z tą Baśką wczoraj, co? Adaś zrobił ją na szaro. Adaś nie zrobił jej na szaro. Nikt z was nie mógł zrobić jej na szaro. Chłopi, śpinki. O to właśnie chodzi, że zrobiono ją na szaro, na goło i to jak. Ale bardzo dobrze. Nie będzie więcej darła nosa dziobana i obracana w tej z powrotem. Czyś ty oszalał? Na kogo ty się rzucasz? Na osetnika? Co to za chuligaństwo, co? Bójki jak po knajpach.
My z tego, setnik, wyciągniemy konsekwencje. Dobra, dobra. Ale jestem rycerz. Co on się tak wlecze? Wycieczka z góry Kalwarii. Zaraz zobaczę Baśkę. Żeby tylko była w domu. Mam gdzieś zniknięcie Adasia, jeżeli nie ma związku z Baśką. Ale morda. Ładna dziewczyna. Jego zniknięcie nie jest zniknięciem. Nie wywołuje żadnej społecznej pustki. Tak jakby ktoś zaczerpnął kubek wody z jeziora. Kierowcy zabrania się rozmawiać z pasażerami. Boże, żeby tylko była w domu. Chyba nie zrobiła żadnego głupstwa. Chodzi? Adaś Bączek zniknął. Wiem, jego ojciec był dzisiaj u mnie. Nie mogę cię wpuścić, bo matka może się wyspać tylko w niedzielę. Co ci się stało? Skaleczyłem rękę w czynie społecznym. Łopatą też trzeba umieć. Nie wyszłabyś dzisiaj, Baśka? Nie. Dać ci plaster? Dziękuję, policzę sobie. Muszę odejść. Nic nie zostało do powiedzenia. Baśka przeżyła tę noc, ale jest martwa. Ja nie istnieję dla niej. Jest nieczynna. Czym ja ją mogę wstrząsnąć? Cześć, Baśka. Cześć. Nawet gdybym zdechł, jej progu nie pokochałaby mojej pamięci. Stuknięty Don Quixote, zasmarkany Werther. Trzeba coś zrobić. Nie mogę nic nie robić. Cały czas pracuje moja czaszka nastawiona na Baśkę. Inni mają dziewczyny jak porcje lodów. Już mam plan, koniecznie muszę biegać, działać, to cholerna siła. Mógłbym napędzić elektrownię, zemleć całą kawę w delikatesach. To daje nadzieję. Nie mogę żyć bez nadziei. Panie, bilet do kontroli. Dziękuję. Wiem, co zrobię. Ach, to pan. Nie ma Adaś. Mąż już był wszędzie, u wszystkich kolegów, w milicji, w szpitalach. Nikt nic nie wie. Adaś pożegnał się z kolegami o 11:00 przy hotelu MDM. Miał iść do domu i znikł. Nic pan nie wie? Dzień dobry, panu. Nie ma pan żadnego pomysłu. Na pewno takiego nie macie? Dziękuję. A może po prostu zwiał sobie w Polskę? Jak to w Polskę? Dlaczego w Polskę? Albo mu to źle w domu? W dniu przyjazdu ojca to niemożliwe. Przecież miał wszystko, co chciał. Dlaczego miał wiać? Czekaj, moja droga. Wszystko mi teraz przychodzi do głowy. Może rzeczywiście? Może to my jesteśmy winni? Może poświęcaliśmy mu za mało uwagi? Zaniedbywaliśmy go. Żyliśmy obok niego jak obcy. Nie znaliśmy duszy własnego dziecka. To twoja wina. Budujesz, podróżujesz. Co ci obchodzi dom? Co ci obchodzi dziecko? A ty? Nie znosisz domu, uciekasz z domu, tylko ci w głowie użycie, ciuchy, flirty, własna rozrywka. Miotasz się. Chcesz przegonić czas. Halo? Co? Fort Taunus.
Nie, nie dzisiaj. No trudno, nie poradzę. Dzisiaj nie mogę. No niech pan sprzedaje. Do widzenia. On był wrażliwy. Przeżywał boleśnie nasz egoizm. Nie czuł się potrzebny. Po prostu odszedł. Żeby tylko wrócił. Przywiozłem mu tyle prezentów. Nie wystarczy wymigać się prezentami. Tu trzeba serca, czasu i serca. A ty kochałeś zawsze tylko siebie. Nie zauważył pan wczoraj w jego zachowaniu czegoś szczególnego? Jakiegoś smutku, zamyślenia? Tak, może rzeczywiście. Wie pan, jest jeszcze coś. Wczoraj wieczorem Adaś telefonował do swojego kolegi. Łukasz mu na imię, może on coś wie. A Łukasz Broda, syn tego naszego kierownika wycieczki do Jugosławii. Miły chłopak, ale to nie towarzystwo dla Adasia. Nie uczy się, nie wiadomo czym się zajmuje. Adaś jest taki wpływowy. 20 6 0 4. Łukasz Broda. Nogi to ona ma o 20 lat młodsze od Gendy. Pan Broda? Wyjechał. To pan Łukasz? Bączkowa. Tym razem ja do pana. Adaś wyszedł wczoraj wieczorem z domu, dotąd nie wrócił. Podobno do pana telefonował. Aha. Nic więcej? Dziękuję. Umówili się na telefon. Adaś miał zadzwonić, pochwalić się prezentami. Rób coś, Paweł, no rób coś! Co mam robić? Byłem już przecież wszędzie. Musimy czekać. Czekać, chyba oszaleję. Ale mumia, musi ją dobrze zdradzać pod palmami. W gruncie rzeczy sympatyczny facet. Żeby to by dla Adaś teraz wróciło, skubałoby go za wszystkiego. Ale co mnie to obchodzi? Halo? Tak. Niech pan mówi głośniej. Tak. Tak. Dobrze. Oczywiście. Wszystko załatwię. Do widzenia panu. Adaś został porwany. Porwany? Przez kogo? Nie wiem przez kogo. Żądają 100 tysięcy. Gdzie? Kiedy? Jutro. No to zadzwońmy do milicji, do prokuratora, do ministra. Zwariowałaś? Proszę, bandyci, żeby tego nie zrobili, coś zrobił Adasiowi. Paweł, musimy im chyba dać te 100 tysięcy. No jasne, że musimy. Oni wiedzieli, że mamy w domu pieniądze na nowy samochód. A co tam samochód, kiedy chodzi o życie dziecka? Panie... Andrzeju. Panie Andrzeju, na miłość boską, na głowę pańskiej matki. Niech pan o tym nikomu ani słowa, bo oni mogą coś złego zrobić Adasiowi. No wie pan, były takie wypadki. Może pan być spokojny, będę jak grób. Dziękuję panu. Do widzenia państwu. Jak na porwanie to niedrogo, cena Skody Octavii. Przecież dużo ryzykują z takim starym bykiem. Ja za Adasia nie dałbym piątki. Najwyżej cena spodni i długopisu. Co oni jedzą, te książki? To za Baśkę może mu dadzą w tyłek. Niech choć przez dzień pozna trudy życia, strach, głód i chłód, Broda. Pierwsze cyfry 2604. Broda. Jest szczęśliwy kochanek, krakowskie 61.
Czego pali się? Łukasz? Znowu fotoreporterzy. Cicho. Albo co? Dwa słowa. A kto ty? Kolega Adasia. Nie widziałem go, mówiłem mamusi. Cholera z Adasiem. Mam ważniejszą sprawę. Będziemy rozmawiali w drzwiach. Cicho. Honor kobiety. No dobrze. Zejdę na dół tylko raz, dwa. Chcę pohandlować. Czym? Płytami. Handluj sobie, koleś, co mi zawracasz głowę. Mam na górze dziewczynę i chatę wolno tylko do jutra. Dam ci najlepszą, Anita Rus. Co znaczy dasz mi, kto komu co daje? Ze mną nic z tych rzeczy, koleś. Powiedziałam ci, że mam na górze dziewczynę. Ja chcę za nią listy. Baśki. Ty? Ja. Dżentelmen nigdy nie oddaje listów od kobiet. Czyta je przez telefon. To ty jesteś ten, który wyciągnął drucik. Honorowy z ciebie, chłop. Dam ci dwie płyty. Koleś, powiedziałem, do domu? Dam ci wszystkie swoje płyty. Warte półtora kawałka. Co ty tam jest z tym półtora kawałkiem, co? Ja te listy będę czytał wnukom, żeby wiedziały, jak dziadzia kochali. A kto teraz takie listy pisze? Powiedz, kto? Czytam je sobie co niedziela i zaraz mi wraca nadszarpnięta w czasie tygodnia wiara człowieka. Rozumiesz? A po co ci te listy? Chcesz zrobić jakiś brudny skok? Co? Nie, chcę je oddać Baśce. Adorator się znalazł. Cichy wielbiciel, piekun. A upoważnienie masz? Nie mam. Nie masz. A wiedziałem, że nie masz. Ona bardzo dobrze zna ten adres. Kiedy zechce, będzie mogła zabrać te listy. Nawet bez pieniędzy. Czy ty myślisz, że wszystko można dostać za forsę? Tak. Fe. Zdemoralizowany jesteś, koleś. Fe. Nie wierzysz zupełnie w człowieka. Trzeba wierzyć w człowieka, koleś. Trzeba. Dam ci magnetofon. Głupiś, koleś. Obrażasz mnie w niedzielę. Ale ja ci daruję. Nie będę cię bił po pysku. Cześć. Umie jakoś nurkować pod tymi długimi rękami, gdzieś przejść do punktu sam, tam nawet ulubione ciągle. Dlaczego on nie chce forsy? Dlaczego nie? Oczywiście. Boże, on nie może sprzedać tych listów, bo jej pewnie oddał. Albo podarł przy niej. Kiedy ja skamlał te listy, ona siedzi teraz u niego na tapczanie i czeka. Wszystko mu darowała. Bo ją zaklajstrował, zabajerował, zaczarował. Uwierzyła. Chciała uwierzyć. Zakochana dziewczyna uwierzy, że śnieg jest czarny. Teraz już go pewno obejmuje i powtarza te swoje głupie słowa i całuje tę bezczelną mordę. Trzeba sprawdzić, czy ona jest w domu. Mogła wyjść do cioci, z mamą do kina.
dwóch facetów na cztery dziewczyny. Skąd oni mają tyle dziewczyn? Muszę się dowiedzieć, czy jest u niego. Nie odejdę stąd, póki się nie przekonam. Nie podejrzę. Nie usłyszę. Choćbym miał czekać do rana na jej wyjście. Niech się odsłoni zasłona i pokaże mi tę twarz. Muszę ją zobaczyć. Tatuś Łukasza, czy co? Może przerwie tę sielankę. A może to jest całkiem inna dziewczyna, nieważna dziewczyna, taka pigułka na sen. Wino, wino, wafle, czekolada, lemoniana, drop. Kiedy Wisia tańczy twista, to mogiła, oczywista. Jeżeli tam jest Baśka, to musi pójść do domu. Nie zrobi tego matce. Jak ona może z tym Łukaszem, co ją tak obrzucił błotem? Niektórych granic nie można przekroczyć, bo wtedy co zostanie z człowieka? Upodlenie, upokorzenie. Ale ona widocznie cacka się ze swoim bólem, egoistka wsłuchana w swój ból. Każde lekarstwo dobre. Odsłoń firankę. Więcej odsłoń. Ona jedna powinna być dumna, ona jedna nieprzystępna i honorowa na przekór innym. Nie dościgła jak obłok na niebie. Jesteś tutaj? O, przepraszam. Oni są tam. Zamknęłaś gaz? Zamknęłam gaz, zgasiłam światło, sprawdziłam zasuwy, klucz od szafy mam. Na szczęście i dla mnie 6 trafień w totolotka. Przepraszam, Basiu, kocham Basię. Moja szansa, Adaś ukochany, ale numer za 100 000 z klasyka. Po co do diabła las na tę galerę? Skapem ze starych wszystko wydusi. Teraz tylko mądrze, spokojnie, nie wygłupić się. Spokojnie. Czego oni chcą? Pewnie kolesie Łukasza. Nie dam się sprowokować. Ale ja tam się z nim nie zadaję. Julita się za niego zabrała. O, zabrała. A w ogóle było nudno. Orkiestra jak w Grójcu. Mówię, że orkiestra jak w Grójcu. Poproszę na 2,50. Rozrywkę? Proszę. Na 2,50. Przepraszam. Proszę. Tak, ja tam się z takim nie zadaję, wiesz? Kryśka! Kryśka, ona buja, nie tak było. Jak ten Józek przyszedł, to ja udałam, że nic, że go nie widzę. Ale zaraz podleciał i zaczął bajerować. Co ty? Ja ciebie wolę, Julita, niż tę całą Romkę, wiesz? I w ogóle i postawił wiśniówkę i tort węgierski. No, tort węgierski. I w ogóle trzymał za rączkę. Zakochany, mówię ci. To nie, to nie,
To nieprawda! Ju Krystyna, nie wierz jej! Za tę wiśniówkę i za ten tort węgierski musieliśmy wszyscy zapłacić składkowe! A on wcale się nie pchał, tylko poszedł do ubikacji i godzinę go nie było! Tak! Julita! Przecież wiesz, jak było! Łukasz? Słucham. Halo? Halo? Łukasz, uważaj dobrze. Musisz przerwać ten wieczorek z Adasiem, odstawić winko. Ja wiem, nie chce ci się. Trudno. Weźmiesz te listy Baśki i przyniesiesz mnie koleś na plac teatralny. Przy Południku Warszawskim, obok budki Emo. Adaś to słaby chłopak, nie wierzy jeszcze w człowieka. W razie czego sypnie, usiądziesz na parę latek. Zrozumiałeś mnie, koleś? No pytam się, zrozumiałeś mnie tak, czy nie? Nie bardzo. Coś pleciesz, braciszku, bez sensu. Ale widzę, że cholernie ci zależy na tych listach. I zepsujesz mi całą niedzielę, jeżeli ich ci nie dam. Ale nie mam do ciebie zaufania, że ich nie wykorzystasz w złym celu. O. Musisz mieć zaufanie, koleś. Czekam 15 minut. Ale się załatwił niedzielny warszawski romantyk. Obrzyga Pawła i Wirginię, czy co? Świat jest piękny. Sam jeden mogę zbudować atomową elektrownię. Dostał w szczękę ten Łukasz. Miło być dobrą wróżką. Jednym telefonem karać zło i nagradzać dobro. Wprowadzać sens w ten poplątany ciąg. Naprawiać ten zepsuty pojazd. Przecież mnie nie załatwi. To mokra robota, proces, telewizja i główka. Pierwszy raz tak dostał między oczy. Listy. Mam. Daj. Wszystkie? Mało ci? I pamiętaj, ani słowa Adasiu. Cześć. Zaraz, zaraz.
Adaś ma wrócić do domu. Co ty gadasz, kole? Zwariowałeś? Nie. Nie. Rodzice Adasia są zrozpaczeni. Serce się kraje. A ty nie będziesz taki, koleś. Oddasz dziecko rodzicom. Zobaczysz, jak się ucieszą. Na pewno popłaczą się z radości. A ty uwierzysz w człowieka. Koleś. Bo trzeba wierzyć w człowieka. Łza ci pójdzie z oka. Co tam warte 100 patyków przy jednej szczerej łzie? Ty coś bredzisz, koleś. Szybko zapomnij, Adasiu. Nie. Oddaj dziecko rodzicom, Łukasz. To nie twoja sprawa. Twoja sprawa listy, zasuszone kwiatki. A wzdychaj sobie. Stój pod domem i kochaj, kochaj. I cały ślady stóp. Nikt ci nie przeszkodzi. Ja ci nawet przyślę i parę zdjęć w różnych pozach, ale... Adasiu, zapomnij. Adaś ma być w domu punktualnie. O 8. Oj, koleś. Bądź mądrzejszy. Ciesz się z tych listów i czytaj od rana do wieczora. Niech ci się wydaje, że to ona do ciebie te listy pisze i że kocha ciebie, kocha. I niech ci się śni po nocach, że codziennie od niej dostajesz taki list. Bo ty dobrze wiesz, że gdybyś nawet z portek wyskoczył, gdybyś nawet w tej chwili powił bliźniaki, to nikt do ciebie takiego listu nie napisze. Bo ty nie z tych, nie z tych. I ty dobrze wiesz, że będziesz łaził, podglądał, podsłuchiwał koleś, tak? Jęczał, wzdychał, donosił do glin i patrzył, jak się z byle kim truje dziewica twoich snów. Głupi jesteś, koleś. Bardzo mi ciebie żal. Szybko może ci się przydarzyć nieszczęście. Adaś ma być w domu. O 8. Cześć. Dziabnął mnie. Wiedział, gdzie mnie dziabnąć, bydle. Spokój, mam listy Baśki. Nikt mnie nie goni. Nie dogonię. Mam listy Basi. Czego się gapi stara? Obsiaklewca za sytuacja, presja moralna. Staruszki nabrały apetytu. Osaczają mnie. Nie wytrzymam. Mam listy Baśki. Muszę się zmyć. Nie mogą stare siedzieć w domu z takimi bladymi dziećmi. Kochany, ty nie możesz być taki zły. Nie, nie będę tego czytał. Ta męka, jakim ona go widziała, bandziora bez hamulców. Po co by się hamował? W imię czego? Ach, to pan. Ja przepraszam panią, ale zostawiłem tu wczoraj wieczorem swoją oliwę. W przedpokoju 4 puszki.
Gdzie ja mam głowę do oliwy? Niech pan sam poszuka. Ach, to pan. Pamięta pan o naszej umowie? U mnie jak w studni. Nie ma oliwy, proszę pani. Może gosposia wyniosła do kuchni. Tak panu na tym zależy. Niech pan przyjdzie jutro. Ja panią bardzo przepraszam, ale ta oliwa jest potrzebna mojej mamie do gotowania. Rodzice nie domagają na żołądki i na wątroby. Mama by się gniewała. Niech pan poczeka. Po rękach mnie powinno całować pudło, wpięty lizać dobroczyńce. Pewnie się rzuci na te forsy, jak Adaś przyjdzie. Zafundowałem im samochód. Odpaliliby 10 patyków. Obróciłbym Baśkę kwiatami. Ale cóż, milczcie usta biedny, niech się zadowoli cnotą. Już powinien być. Chyba nie zaryzykuje Łukasz. Niestety są tylko dwie. Trzecią już gosposia otworzyła. Trzecią otworzyła, czwartą gwizdnęła. Oto moje interesy. Proszę. Syneczku! Adaś! Co się stało, Adasiu? Co z tym porwaniem? No powiedz, dziecko, gdzie byłeś? Słuchaj, może to był jakiś głupi kawał? Ładny kawał. Chodź, syneczku, opowiadaj. No widzisz, przygotowałem forsę na okup. Już niepotrzebne. Uciekłem. Uciekłeś? Brawo! To będzie nasz wspólny samochód. No widzisz, jaki. Oczywiście nagroda za cnotę. Zawsze spadnie na cztery łapy. Będzie się rozbijał samochodem, synek. Czekaj, dam ci kielicha. No czemu nic nie mówisz? Och, synku, co myśmy przeżyli. No. Wieźli mnie samochodem. Dokąd? Miałem szalik na oczach czy bandaż. Daj mi papierosa. Udawałem, że śpię. Zachrapałem. Samochód zahamował nagle. Pomyślałem, teraz albo nigdy. Nie pozwolę przecież, żeby oni wyłudzili okup od rodziców. I co dalej? Namacałem klamkę, wyrwałem połę marynarki, raz, raz, już byłem na chodniku. Zerwałem szalik, patrzę, a tu wypadek. Furgonetka na tramwaju. Samochód milicyjny. No, oni to zobaczyli. Dali tylny bieg i tyle ich widziałem. Numer zapamiętałeś? No skąd, ciemna ulica, żelazna czy coś, numeru w ogóle nie było widać. A jaki samochód? Warszawa. A kolor? Szara. Nie, zielona. No co, nic więcej? Jakiś adres, rysopis, szczegół? No skąd z tyłu? Dobrze się wykuł legendy. We wszystko uwierzą bohaterowi. Uratował forsę, dlaczego miałby ugać ukochany synek. Już on sobie każe dobrze zapłacić za każdy dzień tej miłości. Ale co mnie to obchodzi? No brawo, Adam. Bardzośmy się martwili. Rodzice rozpaczali, a tyś się tak popisał. Chodź, dziecinko, na kolacyjkę. Mój synuś najdroższy. Jak to dobrze, że już jesteś w domu. Mamusia nie wypuści synka z domu. Synuś będzie zawsze z mamusią, tatusiem. Musisz coś zjeść, na pewno jesteś głodny. Panie Andrzeju? A, dobry wieczór. Przypomniałeś sobie, że masz rodziców i dom. Czekam godzinami z obiadem. Czekam z kolacją, niepokoję się. Odgrzewam we wsztyczek dla sopka, kartofelki smażone, sałatkę. Od ust sobie odejmiemy, może zauważy i doceni. Dwie godziny stania w kolejce, trzy pitraszenia, śmieci od trzech dni niewyrzucone, jego nie ma, on sobie gdzieś lata i nawet nie zadzwoni za 50 groszy.
żyjemy w dżungli. Oczywiście ma rację. Swoją wystaną i wypitraszoną rację. Biedna matka. Ale co tu besztyk i sałatka do Baśki? Mogę jeść brukiew jak ojciec w czasie wojny. Albo kota we własnym sosie. Janek, proszę cię, porozmawiaj z nim. Cholera, będzie znowu przemowa. Teraz kolacja, a ja muszę biec. Andrzej, jeszcze raz musimy poważnie porozmawiać. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane, jak na tacy. Masz drogę prostą, łatwą. Uczyć się i zachowywać przyzwoicie. No pomyśl tylko. Jesteś zakochany. Skąd wiesz? Miłość nie zwalnia od wynoszenia śmieci. Zaraz wyniosę. Masz kłopoty? Mam. Ja też miałam kłopoty. Tobie było łatwiej. Chodziłeś za bohatera. Dziewczyny kochały bohaterów. Nic podobnego. Zawsze płaciłem wysoką cenę. Ty też musisz zapłacić wysoką cenę. I to dobrze. Dobrze. Inaczej byś niczego nie osiągnął i niczego naprawdę nie cenił. Musisz być hojny. Ja muszę iść. Nie, nie lubię brać. Bierz, oddasz jak będziesz mógł. Nie, tobie nic nie zostanie. Nie, ja nie potrzebuję. Bierz. Oddam w przyszłym tygodniu. Mocno cię chwyciło. Tato? Ten Bogdaniów pęknie jak bańka mydlana. Na miłość też trzeba zasłużyć. Miłość niezasłużona cierpieniem rozpłynie się jak dym. Nie wystarczą śmieszki, randki, podrywania. Z tego nic nie bywa. Tylko zdrada, pył i proch. Śmierdzi jak całe padło świata, ale co mi tam, dla Baśki wszystko bym zniósł. Ojciec ci wyjaśni. Ja sama wiem. Nie wracaj za późno, synku. Będę czekała na ciebie. Kaktusy, asparagusy, a gdzie kwiaty? Kwiaciarnie powinny mieć dyżury jak apteki, pogotowie dla zakochanych. Zapłacę dużą cenę. Starzy też zapłacili dużą cenę w wojnę, kiedy człowiek był nagi. Cześć obywatelu kapralu, wojny już nie będzie. Ale kwiaty muszę dostać, żeby nie wiem co. Psia krew. Bogdaniu, kto też miłość matki do ojca.
Każdy ma swojego Bogdaniuka Łukasza. Nienawidzi go, gardzi nim, ale mu zazdrości, że tamtemu idzie tak łatwo to, co jemu przychodzi tak trudno. Może tu. Muszę Baśce kupić najpiękniejsze kwiaty świata. Czym mogę służyć? Potrzebne mi kwiaty. Czerwone. Koniecznie czerwone. Mam czerwone goździki. Bardzo czerwone. Poproszę goździków za 200 zł. Będzie 13. 13. Niech będzie 13. Trzeba wyzwać los. Głupi pingwin przynosi 13 goździków. Od Łukasza nie dostała pewnie złamanego kwiatka. On tylko bierze jak swoje. Wszystko, co chce. Teraz pójdziemy do domu, tylko zrób siusiu. Dostaniesz cieplego mleczka, no zrób siusiu, mój malutki kochany. Jeszcze parę domów, mam listy, śmiało naprzód. Co to za łopotanie serca? Czuję to serce w nogach, w rękach, wszędzie. Jeszcze parę kroków. O, już są. Teraz nie podejdą. To robota na ciemność, bez świadków. Mają mnie jak mysz w pułapce. Przyszli po zapłatę. A, to ty. Co się stało? Mogę wejść? Wejdź. Co chcesz za to? Żebyś wzięła te kwiaty, bo mi z nimi głupia. Jest silna. Wydziela to z życia w niedzielę wieczorem.
żeby tego od poniedziałku w jej życiu nie było. W poniedziałek dużo zajęć. Pęknie ta popielniczka. Nie upadle jej ta zawiedziona miłość. To tylko przegrany mecz 1-0 dla życia. Będzie bardziej czujna. Nie odsłoni słabości. Nie da sobie wpakować prostego w serce. Piękne goździki. Dziękuję. Ty palisz? Nie palę. Robisz to? Pomagam matce, oczy ją bolą. Może ci pomóc. Nie możesz mi pomóc. Adaś wrócił? Wrócił. Brat? Ojciec. Żyje? Żyje. Może ją objąć, zdusić, pocałować, może wszystko powiedzieć. Nie, teraz nic dla niej nie znaczy. Nienawidzi słów, nie przyjmie żadnych słów. To ja już pójdę. Czekaj. Nie zatrzymuję cię, bo zaraz przyjdzie matka. Rozumiesz, tu ciasno. Rozumiem. Ale mogę z tobą wyjść na spacer? Nie, Baśka, ty nie masz ochoty na żaden spacer. Ja nic nie chcę. Ja zaraz pójdę. Ale jeżeli chcesz się ze mną przejść? Nie. Dziś nie. Jutro, dobrze? Jeżeli wolisz jutro, niech będzie jutro. Może dzieje się w niej coś dobrego dla mnie, może myśli tylko o mnie. Może ją schwycić, uścisnąć. Dobranoc, Baśka. Śpi dobrze. Dobranoc, Andrzej. Dziękuję za wszystko. Pan da papierosa? Nie palę. Jak ty mówisz do dziecka, chamie, co? Dlaczego nie palisz? A co ty robisz? Właśnie, a co on robi? Na pewno kapuje. To kapuś. Podgląda ludzi w mieszkaniach. Od razu widać po nosie, że kapuś. My nie lubimy kapusi. A kogo on kapuje? Właśnie. Kogo ty kapujesz? Ale się patrzy kapuś jeden. No chodź, kapuś. Zgotujemy ci twój los. Thank you.
Pani Modli, pan żyje, żyjesz pan? Baśka, to ty tu jesteś? Baśka, słyszysz? Baśka, odpowiedz mi. Halo? Andrzej? Tak, ja. Tu Baśka. Jak się czujesz? A, jakoś leci. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Nie ma o czym gadać. Jest o czym gadać. Czekaj. Nie mogę ci tego powiedzieć prosto w oczy, bo mi się wygłupi i poplątam. Na taśmie mi łatwiej. Muszę ci przecież powiedzieć, że cię cholernie kocham.